Ten materiał powstał dzięki EA Game Changers. Battlefield 5 podchodzi trochę inaczej niż poprzednie gry z serii Battlefield w kwestii kustomizacji broni czy pojazdów. Jednym z tych elementów jest możliwość upgrade'owania naszego karabinu, a co za tym idzie, polepszenia statystyk. System ten jest podobny do drzewka umiejętności znanego głównie z gier RPG, chociaż coś podobnego pojawiło się już kilka lat temu w Battlefield Play for Free. Gracze tam mogli skorzystać z punktów umiejętności, by posiąść nowe gadżety, czy chociażby zmniejszyć odrzut broni. W Battlefield 5 nie będzie to aż tak bardzo rozbudowane, by dodawać nowe gadżety, ale już na przykład będziemy mogli właśnie zmniejszyć odrzut naszej broni lub zwiększyć szybkość naszych pocisków. Zainteresowani? Zatem zaczynajmy. Taki jeszcze mały disclaimer zanim zaczniemy. W trakcie nagrywania tego materiału gra dostępna jest wyłącznie w języku angielskim. Aktualnie rozgrywa się otwarta beta, zatem jeżeli oglądasz ten materiał po wydaniu pełnej polskiej wersji gry językowej, to niektóre elementy mogą zmienić swoje ułożenie. Ok, zatem jak ulepszyć naszą broń w Battlefield 5? Po uruchomieniu Battlefielda 5 wchodzimy w naszą kompanię. Następnie wybieramy klasę, która nas interesuje. Ja wybiorę Assaulta. Ulepszenia można wykonywać tylko dla głównej broni, zatem pistolet tutaj nie wchodzi w grę. Wybierzmy zatem główną broń. Naszym oczom ukazuje się panel ze statystykami broni, w tym przypadku jest to STG-44. Pod liczbą amunicji widać cyferkę w pomarańczowym okręgu. To poziom mojego karabinu. Tuż pod nim ukazane są ikony dodanych już przeze mnie wcześniej ulepszeń do STG-44. Kawałek niżej widnieje przycisk Upgrades, czyli ulepszenia. I to nas właśnie najbardziej interesuje. Tak oto wygląda drzewko umiejętności dla mojego karabinu. Dwie podstawowe umiejętności zakupiłem już wcześniej. I są to kolejno szybsze przybliżenie, no myślę, że tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. A także szybkie pociski, co oznacza tyle, że nasza amunicja leci szybciej i pozwala to na łatwiejsze zdejmowanie, szczególnie celów w ruchu. Każde kolejne umiejętności odblokowywane są dopiero po osiągnięciu coraz wyższych to poziomów naszej broni. Poza tym jeszcze musimy posiadać darmową wirtualną gotówkę. Bez tego nie będziemy mogli sfinalizować zakupu kolejnego ulepszenia do karabinu. Warto też dodać, że kiedy ulepszycie już swoją broń pierwszymi dwoma polepszaczami, to będziecie musieli podjąć ważną decyzję, a mianowicie którą linię drzewka wybrać. Ulepszenie jest nieodwracalne, zatem jeżeli wybierzecie lewą ścieżkę, to będziecie musieli nią dalej podążać aż do końca drzewa. Jest na to jednak sposób. W sklepie możecie ponownie zakupić każdą broń, nawet jeżeli już ją posiadacie. Wtedy w naszym ekwipunku pojawia się duplikat, który może być rozwijany w zupełnie innym kierunku. Pamiętajcie jednak, że wiąże się to z podwójnym wydawaniem gotówki na ulepszenie jej. Tak jak wspomniałem już wcześniej, beta Battlefield 5 trwa w najlepsze. Jeżeli wcześniej nie wiedzieliście, jak ulepszyć broń, to mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości. Zapraszam do komentarzy, dajcie też znać, czy chcecie więcej takich krótkich, ale powiedzmy to konkretnych poradników do Battlefield 5. Do zobaczenia na polu walki, a no i subulkają, nie bunciają. Do zobaczenia już wkrótce, cześć.